Witam wszystkich i przedstawiam wam grę Templerune Brave. Gra się w nią tak samo jak w Templerune. Jak widać, grafiką jest ładniejsza. Moim zdaniem trudniejsza. Dlatego, że ma te cienie, mgły. Dużo zieleni. Droga nam się pokazuje w ostatniej chwili. No i pokazuje nam się tarcze, do których trzeba strzelać, żeby mieć więcej punktów. Jak nie będziemy strzelać, to też się nic nie stanie. Przeszkody jak kamienie, bardzo słabo widoczne. Ale generalnie gra jest naprawdę warta swojej ceny. Jak wiecie, oryginalny Templerune był darmowy, no ta odsłona jest płatna. 79 eurocentów, nie jest to majątek. Jak ktoś lubi tego typu gry, albo lubią w Templerune grać, to gra też się spodoba. Ja niedawno ją zainstalowałem, dopiero się przyzwyczajam, nie jest łatwo. Ciężko się dosyć steruje. Jest pierwsza wersja tej gry. Mi się wydaje, że jest nie do końca dopracowany dotyk. No nieraz się musnie i nie działa. Gra jest oczywiście na iPada, na iPhone'a. Na iPhone'ie 3GS próbowałem grać, ale bardzo się zacina. Normalnie Templerune normalnie się gra, a w to próbowałem i za bardzo muliło i zacinało. Może przez tą grafikę. Teraz gram na iPadzie 2. Jak widzicie, nie jest łatwo. W Templerune zwykły miałem rekord. Średnio robiłem zawsze około 15-20 km. Tu na razie rekord mój jest 5 km z kawałkiem. No, oko musi się przyzwyczaić do tych wszystkich kolorów. Ale generalnie gra naprawdę jest warta polecenia. Wspiera, ma też Game Center. W strzelaniu do tarczy nie trzeba się skupiać bardzo. Trzeba je widzieć i po prostu i po tej stronie co jest, nacisnąć palcem. Pewnym utrudnieniem nie jest, że tarcza się pokazuje i zdalnie strzela, to trzeba po tej stronie palca nacisnąć, gdzie jest tarcza. Ale wystarczy na dole ekranu, nie trzeba konkretnie. No jestem pewny na pewno, że to jest trochę niedopracowany dotyk.
Widać mój rekord jest 6 km.